Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie, na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Dzisiejszy magazyn Zakółka poprowadzę Zakółka, gdyż tak jak Państwo widzą za szybą, aura nie pozwala na to, abym przywitał Państwa na powietrzu. Myślę, że długo czekaliśmy na ten deszcz po fali upałów, ale nie o tym. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o planowanych zmianach, które wejdą w październiku, dotyczących nowych oznaczeń paliw płynnych na stacjach benzynowych. Zapraszam. Otóż od 12 października 2018 roku, zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2014/94/UE, wejdą wraz z nią nowe oznaczenia paliw płynnych na stacjach benzynowych, również nowe oznaczenia na samochodach, tudzież w instrukcji obsługi pojazdów. Nowa dyrektywa wchodzi oczywiście w życie w krajach Unii Europejskiej, ale również inne kraje zobligowały się do stosowania jej. Takie kraje jak Islandia, Norwegia, Macedonia, Serbia, Szwajcaria, Turcja i Liechtenstein także zobowiązały się do stosowania tych nowych oznaczeniach na stacjach benzynowych. Jaki cel miało w ogóle wprowadzenie tej dyrektywy? Otóż chodzi o znormalizowanie oznakowań we wszystkich krajach Unii Europejskiej, mające zapobiec kosztownym pomyłkom po prostu przy tankowaniu. Jeżeli ktokolwiek z Państwa podróżował po różnych krajach europejskich, można było się zorientować, że w różnych krajach różnie znakowane były poszczególne paliwa. Nowe oznaczenia z pewnością przez dłuższy czas będą stosowane wraz ze starymi oznaczeniami, abyśmy mogli się przyzwyczaić, ale z czasem na pewno pozostaną ujednolicone i zaczną być stosowane tylko te, o której mówi dyrektywa. Przejdźmy zatem do samych oznaczeń. Jak one będą wyglądać? Otóż jeżeli chodzi o benzyny, kształt oznaczenia jest to kółko. W kółku są oznaczenia w postaci literki E oraz odpowiednich cyfr 5, 10, 85. I to będą odpowiedniki poszczególnych benzyn, które do tej pory są stosowane. W przypadku oleju napędowego kształt oznaczenia jest to kwadrat i w kwadracie oznaczenia w postaci B, literki B oraz cyfry 7, 10. W przypadku paliw gazowych jest to rąb lub, jak niektórzy powiedzą, że przewrócony kwadrat. I w tym kwadracie oznaczenia H2, CNG, LPG, LNG. Co oznaczają te skróty? H2 to wodór, CNG sprężony gaz ziemny, LNG skroplony gaz ziemny oraz LPG gaz płynny, czyli najczęściej stosowany do aut w Polsce gaz, czyli mieszanka propanu i butanu. Urzędnicy dbają o to, abyśmy jak najmniej pomyłek robili podczas tankowania, ale do pomyłek oczywiście może dochodzić. I w takim przypadku, jeżeli dojdzie do pomyłek, choć już jeden magazyn o tym robiliśmy, przypomnę Państwu, jeżeli zatankujemy benzynę do pojazdu na olej napędowy, olej napędowy znajdujący się w zbiorniku zostaje rozrzedzony. Olej napędowy oprócz samego zasilania silnika również służy do smarowania poszczególnych elementów w silniku. Dlatego w takim przypadku wszystko zależy też oczywiście
jak mocno rozrzedziliśmy. Różni producenci do tego podchodzą różne, na różnym etapie, w różnym wieku. Samochody przyjmą taką dawkę benzyny pomieszaną z olejem napędowym. Najbezpieczniej jest nie uruchamiać samochodu, odholować samochód do warsztatu, spuścić całość paliwa i zalać dopiero czystego oleju napędowego. Tak jak Państwu mówiłem, w różnym wieku różne silniki też reagują na takie domieszki benzyny do oleju napędowego. Taką dopuszczalną jeszcze dla silników sprzed 10 czy więcej lat była dawka 10%. Jeżeli do takiego zorientujemy się, że lejemy paliwo nie to, co powinno być, jeżeli wylaliśmy 5 litrów do zbiornika 50-litrowego oleju napędowego, teoretycznie w tych starszych silnikach nie powinno się nic wydarzyć. Jedyne, co możemy odczuć tak naprawdę, to prawdopodobnie lekki spadek mocy. Ale najbezpieczniej jest, choć też i no, kosztowna procedura, czyli odholowanie do warsztatu, spuszczenie paliwa do końca. Warunek, którym Państwu też już mówiłem, nie uruchamiamy silnika, nie przekręcamy kluczyka nawet. Co się dzieje w momencie, kiedy przekręcamy kluczyk w stacyjce w pozycji zapłon, a silnik jeszcze nie pracuje? Otóż uruchamia się pompa paliwa, która zasysa już zmieszane paliwo w całe przewody paliwowe doprowadzające paliwo do pompy wtryskowej. Już to paliwo zabrudzone, tak się wyrażę, już jest gotowe tak naprawdę do wtryśnięcia do komory spalania. Dlatego też nie włączamy stacyjki. Co w momencie, kiedy wlejemy ropę, czyli olej napędowy do samochodu na benzynę? Też wszystko w zależności od tego, jak mocno rozrzedziliśmy benzynę. Generalnie benzyna nie lubi w ogóle ropy napędowej, nie lubi w ogóle paliw właśnie tłustych. Tutaj jest ewidentnie taka sama sytuacja, nie przekręcamy kluczyka. Niestety musimy odholować do warsztatu, spuścić paliwo. Można też przepłukać zbiornik paliwa, bo tak jak Państwu mówiłem, ropa jest tłustym paliwem. Nie odparowuje tak do końca jak benzyna. Zorientowaliśmy się szybko, że lejemy nie to paliwo i nie chcemy spuszczać tego paliwa, nie chcemy holować samochodu. Na pewno trzeba zatankować właściwe paliwo do pełna, aby ten procent niewłaściwego paliwa był jak najmniejszy, żeby paliwo się zmieszało w jak największym stopniu. A na koniec dodam, że nowe oznaczenia paliw na stacjach benzynowych już się pojawiają, już mogą Państwo zaobserwować, także uczmy się ich, aby tych kosztownych pomyłek było jak najmniej. A teraz przyszedł czas na kilka filmików znalezionych w sieci. Zapraszam! W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, może jakieś pomysły na nowe odcinki, coś Państwa nurtuje, proszę, napiszcie do redakcji, postaramy się odpowiedzieć, czy też zrobić nowy odcinek właśnie na interesujący dla Państwa temat. Dziękuję Państwu, do zobaczenia za tydzień.